Chciałoby się rzec, w samą porę te nowe autobusy, bo tuż po tym jak dzieci wróciły do szkół, a studenci szykują się do najazdu na miasto. I tak się świetnie składa, że owo w samą porę wypadło wcześniej niż zakładano. To, co jest przed terminem, to tylko naprawdę dobra wola wykonawcy i natychmiast wypuszczamy je do pracy na linii. Już dzisiaj 50% tych autobusów tutaj zjeżdżając z placu lotniska trafia od razu do wykonywania swoich zadań przewozowych. Powrót do jazdy autobusami i koleją lokalną oraz regionalną to część strategii samorządu województwa w walce ze smogiem i korkami potworami. Dlatego dofinansowania, nowe wozy i połączenia to fakt nie tylko w Krakowie. Dopiero miesiąc temu przekazywaliśmy autobusy dla miasta Oświęcim. Wcześniej były autobusy dla innych miast w Małopolsce, dlatego modernizujemy tabor w całej Małopolsce. Nowe krakowskie MERCE mają oczywiście klimę, monitoring, automaty biletowe, na karty i monety, wyświetlacze i głosowe zapowiadanie przystanków, no i porty USB do ładowania smartfonów. Nic tylko wsiadać i w naładowanej komórce odpalić sobie symulator jazdy autobusem.